Dzień dobry. Chciałbym przedstawić moją pompę ciepła zbudowaną z klimatyzatora. Widzimy tutaj jednostkę zewnętrzną klimatyzatora marki Heiko o mocy nominalnej 7 kW. Urządzenie zostało uruchomione we wrześniu tego roku. Ogrzewa dom o powierzchni około 110 m2. Przechodzimy teraz do piwnicy, w której mam zamontowany wymiennik płytowy. Klimatyzator został wpięty do istniejącej już instalacji centralnego ogrzewania. Tutaj mamy powrót z instalacji, wyjście z wymiennika, zasilanie z agregatu zewnętrznego i powrót. Tutaj mamy temperaturę, górna to jest temperatura zasilania z agregatu zewnętrznego, dolna to jest powrót. Woda jest wpięta przeciwprądowo. Wyjście z wymiennika. Woda trafia do zbiornika, który jest pod wymiennikiem. Zbiornik w zasadzie ten nie jest buforem. Służy w zasadzie jako obudowa do grzałki, którą tutaj zamontowałem. Tu jest grzałka zamontowana 2 kW. Tak na wszelki wypadek. Na chwilę obecną nie była jeszcze używana, bo nie było takiej potrzeby. Całość, jak widać, została ocieplona stropianem 10, który pozostał po remoncie budynku. Może nie wygląda to zbyt pięknie, ale spełnia swoją funkcję. Całość i tak znajduje się w pomieszczeniu, do którego na dobrą sprawę zaglądam tylko po to, żeby podejrzeć sobie parametry, tak z ciekawości. Pytanie teraz, jak rozwiązałem sterowanie temperaturą. Większość klimatyzatorów ma możliwość utrzymywania temperatury do 30 stopni w pomieszczeniu. Taka temperatura może wystarczyłaby dla ogrzewania podłogowego, ale to też zależy od temperatury zewnętrznej. Mi zależało, żeby można było sterować tą temperaturą w innym zakresie niż elektronika klimatyzatora pozwala na to. I tutaj właśnie trzeba było trochę oszukać elektronikę i zmusić ją do pracy przy wyższych parametrach. Elektronika tego modelu klimatyzatora posiada dwa czujniki temperatury. Jeden to jest czujnik temperatury gazu, który został wpięty tak samo jak oryginalnie w urządzeniu, czyli na zasilaniu gazu do wymiennika. Czujnik temperatury powietrza zasysanego został włożony pod izolację, mierzy temperaturę wymiennika, czyli temperaturę, która wychodzi z wymiennika. Żeby zmusić elektronikę klimatyzatora do pracy z wyższym parametrem wyjściowym, dołożyłem dwa rezystory, które zostały wpięte szeregowo razem z czujnikiem. Wszystko znajduje się w tej ładnej puszeczce. Po takim zabiegu klimatyzator przy nastawie 21 stopni, tak jak widzimy tutaj, mamy nastawę 21 stopni. Temperatura uzyskana jest to 20 stopni. Utrzymuje temperaturę na wyjściu około 37-39 stopni plus minus. Zmiana temperatury zadanej na urządzeniu o 1 stopień do góry powoduje zmianę temperatury wyjściowej mniej więcej o około 2-3 stopni na wyjściu. Nad wszystkim czuwa tutaj taki mały komputerek, do którego podłączone są łącznie 7 czujników temperatury. Wszystkie temperatury mogę zdalnie podejrzeć sobie przez aplikację w telefonie. Teraz trochę o budynku, który jest ogrzewany klimatyzatorem. Jak widzimy na zrzucie ekranu ze strony ciepło właściwie, jest to budynek z lat 80. o powierzchni około 110-115 m2. Ściany ocieplone są stropianem grafitowym 20 cm. Dach jest płaski, pokryty papą, bez żadnego ocieplenia. W całym budynku jest ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo u góry w pokojach są 3 grzejniki oraz jeden grzejnik drabinkowy w łazience. Jestem jak najbardziej świadomy tego, że klimatyzator może nie dać rady przy dużych mrozach. Jest to spowodowane tym, że między innymi dach jest nieocieplony w żaden sposób, no ale to w przyszłości na pewno się zmieni.
W budynku zainstalowany jest też kocioł gazowy dwufunkcyjny, także zimą na pewno nie zamarznę. Wiele osób pewnie zadaje sobie teraz pytanie, ile to kosztowało, czy to się opłaca, czy nie lepiej kupić gotowe urządzenie. Tutaj przedstawiam listę materiałów, które są potrzebne do zbudowania takiego urządzenia. Potrzebny nam będzie klimatyzator, wymiennik płytowy, zawory, rury i inne drobne elementy montażowe, skrzynka, w którą schowamy elektronikę urządzenia oraz przewody elektryczne. Nie zostały ujęte tutaj rury łączące jednostkę zewnętrzną z wymiennikiem płytowym, ale to w zależności od miejsca montażu może być różna długość tych elementów, także to koszt będzie indywidualny. W moim przypadku łączny koszt kompletnego urządzenia wyniósł 4106 zł plus rury łączące jednostkę zewnętrzną z wymiennikiem płytowym. Wyszło to około 300-400 zł. Czyli łącznie można powiedzieć, że wyniosło mnie to około 4500 zł. Dziękuję za uwagę.